Słuchaj, czy ty tu przyszedłeś marnować nasz czas? Jaka jest Nie. różnica między zatrzymaniem a aresztowaniem? Zatrzymaniem, aresztowaniem. Zatrzymany może być to na przykład do wyjaśnienia sytuacji na przykład A ja się nie pytam na przykład, tylko jaka jest różnica. To jaka jest ta różnica? No zatrzymany to jest po prostu, że zatrzymany to, Że że to, nie, że nie pe, do jeżeli ma pał, wyjaśnienia. kurwa! Przepraszam. No? Zatrzymany to jest osoba, która nie musi zostać wysłana do więzienia, a może to do wyjaśnienia być. A aresztowana osoba to jest stricte mamy na nie dowody i wiemy o tym, że ona powinna zostać aresztowana, że popełniła złe czyny. A co to są złe czyny? O! Na przykład ukradła auto. O Ale jest dla kurwa. przykładu, ja pytam definicję złego czynu. Ukradła auto. To jest dalej przykład! Ja pierdolę. Benny. Ty rozumiesz nas? No chyba nie. Ja mieszkałem na Krypsach, aktualnie mieszkam w głównym blokowcu Gdzie? obo. Na Krypsach mieszkałem kiedyś. Na Kripsach? Jako Gdzie? dzieciak, jako dzieciak. A gdzie to jest? On mówi, że on na Kripsach mieszka. Co? O O jako co tu dzieciak. chodzi? Na chipsach chyba. Jako dzieciak. No ale co, ulicę mi podaj, dzielnicę, bo to, ja nie wiem, co to kurwa te chipsy są twoje. No. Na ulicy No. Labour Place. Co? Labour Place. No bo co? Labour Place. No dobra. A rozwij mi ten skrót tego SOP, te SOP całe. SOP? No, ten skrót. Oj, to będzie problem, szefie. No ale jak to? To jest najważniejszy dokument, który cię obowiązuje. Ja Jak ty znasz rozumiem. rozwinięcia z tego skrótu? Bo ja tego nie rozumiem. Interesują cię jakieś Adamy, kurwa, inne. Ja nie wiem, czy ty lubisz literaturę, czy o co chodzi. Ale no to są jakieś żarty, że ty nie znasz Czy rozwinięcia skrótu. jakby znam ją taką podstawową, nie wiem, czy ona jest zgodna z tym. Dlatego nie chcę po prostu mówić. Jeden. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien po prostu. No nie, no mów, no śmało. Służba Ochrony Państwa. No. No i No i widzisz, po co się tak elegancko, i stresował? po prostu ten stres. Kręć się w miejscu. I odpowiadaj, kto to jest współpracujący? Wiecie, nawet kurwa kręci się. O, kręć się, dobrze. No? Współpracujący. To jest osoba, która współpracuje ze mną na służbie? O. O, czyli co, Pięknie. kolega? Kręć Synonim się. pracy, Czy... kurwa. Kolega z patrolu. Pełniący ze mną służbę. Tak jest. O, i dobrze mówisz, służba! Bo my służymy, nie pracujemy. My jesteśmy dla obywateli, nie obywatele Oddałbyś dla nas. życie za cywila? Oddałbym życie za cywila, ponieważ jestem dla cywila, nie cywil dla mnie. No, O proszę kurwa! bardzo! Nareszcie się jakiś trafił porządny, no. Tak Dobra, ludzi o. potrzebujemy, dobra. Ty w nagrodę możesz nawet usiąść tam z nimi. A, oni i tak siedzą, widzę. Dobra. To ty możesz palić papierosy? Palę papierosy. To sobie Tylko za zapal. pozwolenie. To se Dziękuję zapal. serdecznie. O, będą z niego ludzie. Spierdala już. Iść. Sio, nie ma cię. Spierdalam, dziękuję. Idź po kolejnego łysego, którego już tutaj nie było. Widziałeś? Jaki kurwa gość? Takich potrzebujemy. Taki błyskotliwy. W końcu nie będziemy musieli naszego życia, kurwa. Nachylać, Robota. tylko będzie się ich wysyłać. O, to. I mamy gościa. Jest tutaj szef Specjalnego. policji. Szef policji. Proszę bardzo. Przed wami Jack Green. Spocznij. Proszę bardzo, Jacku. Tak to wygląda na ten moment. Jeszcze jeden powinien być, ale Właśnie mam się dostał pytać. straczki. Był, gdzie było jest tam więcej wczoraj. osób? No tak, ja nie wiem, co Więcej będziemy osób? z nim robić. Właśnie ze Był, ale czwartym. się zmył i już go nie będzie. Jacku, Wystarczy jakieś jeszcze raz pytanie masz do słuchałeś? nich? To Proszę gdzie jest reszta bardzo. grupy, ja się pytam. No ich już wczoraj czterech było. Out. Czyli jedna O, czwarta przedstawcie się prawie dla Jacka pokonana Greena przez po nich. kolei, proszę bardzo. Powiedzcie coś o sobie. Niech pozna grupę numer 2. No No i śmiało, powiedzcie coś Wendy. ciekawego, czego się nauczyliście. No dawaj, Violetka, ty zaczynasz. No tak, Wendy Milosewicz, córka Luka Milosewicza i Violetki Milosewicz. To tyle. Wow, No ale wow! sobie coś Tyle się tutaj nauczyłaś! Tyle się nauczyłaś? Wyjebałam trzy osoby z grupy, żeby Czego było się mi lepiej. nauczyłaś podczas akademii? Jak ludzi z grupy Czego się wyrzucać? nauczyłam? Nauczyłam się nieszablonowego podejścia do służby oraz... Po trupach do celu. Dokładnie.
Ona żyją zahamować, żeby być najlepsze w grupie. Proszę mi bardzo. I eliminować konkurencję. Dobra. Stopa. Stopa. Andrzej Stopa, sery. Pochodzę z Pendy Shores, gdzie z małżonką zhodujemy konie i zajmuję się filantropią obecnie. No cóż, no, generalnie dołączyłem tutaj do służb, żeby znaleźć pracę, ale jednocześnie myślałem, że coś tam wiem, a dzięki panu Tomasowi Szelbiemu okazało się, że chuja wiem. Także uczę się i no, jestem gotowy do służby. Nazywam się Bernard Blue, nie wymawiam czekaj, E, mówią poczekaj, na mnie. Poczekaj, ty, gdzie się wy... Przepraszam. Tutaj, kurwa... Wysuwasz na prowadzenie. Benny, jaki już dzisiaj taki odpalony, to mi się podoba, ta. Benny. Benny z czego gotów. Czego się razem, nauczyłeś? To jest mój faworyt. Ja czego się nauczyłem? Tak. Oj, dużo rzeczy się nauczyłem. Na pewno dużo praktycznej wiedzy się nauczyłem. Nauczyłem się precedensów więcej, które mogłem mi pomogą w codziennej służbie. Dodatkowo wszystkich tak naprawdę poważnych skrótów też, żeby nie być jak robot, tak zwane trzy litery NPC, cokolwiek to znaczy. Wiem, jak już tak naprawdę podchodzi do obywateli i jakby być funkcjonariuszem barwnym, a nie szufladkowym. No tego i się czegoś... A z teorii to mogę wymieniać. No. Jednostek patrolowych, to tam wszystkie takie rzeczy, to są wszystko w małym palcu, ale co nie miałem faktu, że nauczyłem się, szefie, tak naprawdę jak wykonywać codzienną służbę, jak negocjacje przeprowadzać, jak prowadzić jako dowódca terenowy tak naprawdę, jak raporty napisać ze skrótów, Leo, czym jest Leo, tak samo precedensy, o których mówiliśmy, włamania, aresztowania, zmiany, te różnice. No mnóstwo powiedz, tego, mnóstwo. Deeskalacja i eskalacja. Deeskalacja konkretnej sytuacji. W momencie, kiedy mamy jakąś konkretną sytuację, która już na przykład eskaluje, to na przykład wypada ją deeskalować, czyli na przykład ją uspokoić chociażby. W momencie, kiedy na przykład mamy z osobą tutaj, która do nas podjeżdża, no powoli się zaczyna jakiś tutaj konflikt z jej strony, bądź się denerwuje, najlepiej taką sytuację deeskalować, aby nasze bezpieczeństwo oraz naszych tutaj kolegów zapewnić. No. Tak jest. Nazywam się Bernard Blue. Nie wymawiam E niestety z tego względu, że to nie wymawiam po prostu i tyle. Mówią na mnie Benny, no i co mam powiedzieć, nauczyłem się dużo nowych rzeczy, kiedyś nie wiedziałem, że takie nawet rzeczy jest. Rabarbar, mam dystans do siebie i mogę to powiedzieć, nie obchodzi mnie innych zdanie, co o mnie myślą. Po prostu nie wymawiam, to nie wymawiam i tyle. Nauczyłem się dużo rzeczy, których kiedyś się w ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Nauczyłem się jak działać fajnie, dobrze, żeby każdemu było miło, nawet obywatelowi, któremu go zatrzymujemy. Nie musimy od razu wyskakiwać tak zwaną plakietką do obywatela, tylko możemy tak samo wyskakiwać normalnie z nim porozmawiać, przejść na ty. Możemy z nim porozmawiać łagodnie i dojść do konsensus. O, proszę bardzo, tak. Jakie słownictwo ja, o, konsens! Pięknie, pięknie! Benny, jaki progres! Ty umiesz mówić trudne on słowa! On jeszcze dwa dni temu mówił, że jedzie na akcję. Siedziałem 18 godzin. Że było rozstrzelanie. Uczyłem się. Benny, strzeliłbyś w wodzie? Nie strzeliłbym z tego względu w wodzie, dlatego że... Kurwa! Powiem kurwa, tak, mać! Ja bym dlatego, strzelił! Że... A ja powiem jedną rzecz. Nie strzeliłbym do niego, bo obok mogą być ludzie. Osoby inne. Kurwa! To na linkach idzie, to się nie rozprowadza! On ma taką PR-ową gadkę, to no, ja bym to prawie uwierzyłem, no, że tam ktoś jest, bo to ktoś inny jest. Kurwa. On będzie zwrotkowcem, mówię, on będzie zwrotkowcem, chuj. No. Wiesz, co trzeba zrobić? Panie, będziemy zjeżdżać. Starą na sztuczkę na Mirror Parku, z szurową. Prawnym offroadem, cały czas lecimy. Wjeżdżamy przy Mirror Parku. O kurwa! Benny, skurwiel! Nie. Podejdźmy do manewru bok. Benny, skurwiel, okay. Jebany. Sintera na obywateli. Bierzemy pod dolną autostradę. Tego chyba nie ogarną raczej. Skok z mojej strony. Ja pierdolę, zobacz! O, wszyscy! Ty, nawet wiesz? Ja z lewą cię puszczam, jak chcesz przyjąć. Kurwa! Do zachodu lecimy.